Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii filmików Szybka Recenzja, w którym będę dla Was recenzował gry. W pierwszym odcinku na pierwszy ogień pójdzie H1Z1. Myślę, że 2 tygodnie od wydania gry we wczesnym dostępie to dobry czas, by ją trochę podsumować oraz ocenić. Biorąc pod uwagę fakt mojego doświadczenia z grami takimi jak Daisy lub Infestation, mam nadzieję, że będę mógł najlepiej jak potrafię ocenić dla Was tą grę. O H1Z1 dowiedziałem się na długo przed premierą i od samego początku z niecierpliwością czekałem na jej wyjście. Kiedy parę razy data premiery została przesunięta, 15 stycznia 2015 roku mogliśmy wreszcie zanurzyć się w kolejny postapokaliptyczny świat opanowany przez zombie. Zaczęło się najgorzej jak mogło. Najpierw możliwość zakupu gry na platformie Steam była co rusz przesuwana o godzinę, a kiedy w końcu mogliśmy cieszyć się z posiadania gry w swojej bibliotece gier, koszmar związany z H1Z1 nie miał zamiaru się skończyć. Tutaj oczywiście przychodzą na myśl różnorakie błędy, które powodowały, że większość graczy nie mogło wejść do gry albo zajmowały sobie czas rozgrywką w symulator księżyca. Sam byłem jedną z tych osób, które czekały do wczesnych godzin porannych, aby wejść do gry. Kiedy sytuacja została mniej więcej opanowana przez patche, które wypuszczali deweloperzy, mogliśmy wreszcie cieszyć się z gry, mimo że to nie był koniec problemów. Więc jak tak naprawdę możemy ocenić H1Z1? Moim zdaniem nie można dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dla mnie osobiście po perypetiach z takim tytułem jak chociażby Daisy, jednym z największych, jeśli nie największym plusem tej gry jest jej optymalizacja. Grafika oczywiście nie powala, ale jest ładna i przyjemna. Nie ma mowy o jakichkolwiek spadkach FPS-ów albo przycięciach, tak jak to było na porządku dziennym w wyżej wymienionym tytule. Do kolejnych dużych plusów powinniśmy zaliczyć system craftingu, który jest jak dla mnie bardzo przejrzysty, intuicyjny oraz prosty w obsłudze. Strzelanie również nie jest aż tak skomplikowane i drewniane jak już w wymienionym dzisiaj Daisy oraz Daisy modzie. Dźwięk broni natomiast pozostawia wiele do życzenia, ale możliwe, że możemy liczyć na jakieś poprawki w przyszłości. Prosty system naprawiania pojazdów również działa na korzyść H1Z1. Musimy mieć nadzieję, że z czasem, kiedy gra będzie się rozwijać, rodzajów samochodów w grze będzie o wiele więcej niż teraz. Dotychczas deweloperzy nieźle radzą sobie z cheaterami w H1Z1 i naszym zadaniem jest mieć jak największe nadzieje, że będzie już tak zawsze. Do jednego z największych minusów możemy oczywiście zaliczyć niesławne już airdropy, w których mimo obietnic deweloperów przed wydaniem gry możemy znaleźć broń oraz amunicję. Nie jest to jednak moim zdaniem minus, który może spowodować ogromną niechęć do tej gry, która byłaby wystarczająco duża, żeby zrezygnować z najnowszego dziecka firmy Sony. Podsumowując już na koniec H1Z1, możemy ze spokojem stwierdzić, że gra nie spodoba się każdemu, ponieważ jest jeszcze wiele małych, większych błędów do poprawienia, ale moim zdaniem i tak jest to najlepsza gra Early Access, w jaką grałem od bardzo dawna. To była szybka recenzja gry H1Z1. Ja zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i trzymajcie się. Cześć!